Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do trzeciego już odcinka z Deep Graveyard Simulator. Na czym my się skończyli? Widzę, że mamy ukończone wszystkie kontrakty, tak? Tak by to wyglądało. Tak, i chyba tu mamy sprawę załatwioną, bo jest cały nasz statek. Tak, już poszedł na części, nic nie zostało, czyli możemy zamknąć ten cały etap. Ok, zostało nam 206, 207, niespełna dolarów, tak? Czyli możemy tego zazumować, bo mamy wszystko gotowe, odebrane, zasoby załatwione, znaczy zasoby, no, potencjalne zyski, nie? Zezłomuj, tak, i dziękuję. I mamy statek z głowy. Mamy trochę materiałów, ale brakuje nam tych innych. Jak znowu było? Robimy tak, żeby się nie pogubić. Najpierw kupimy sobie nowy statek. First steps już zrobiliśmy, tak? Szkoda, no, to co mówiłem, szkoda, że gra nie pokazuje, że tak już zostało wykonane. Chyba, że jest to gdzieś jakaś ikonka, której nie widzę. Nie widzę. Tego też ogarnialiśmy, tak? No to w tej chwili zostaje nam kolejny, czyli Green Rex. Nazwa świetna. Legendy mówią, że statek należy do szalonego naukowca eksperymentującego na jaszczurkach. No okej, stąd ten Rex chyba, co? Ludzie mówią, że udało mu się stworzyć coś na wzór dinozaurów. No właśnie. Ale to wszystko, co zostało z jego statku. Okej. Teraz kupimy. Mamy kontrakty od Lamaru. Witaj chłopie, przygotowuję się do podróży po kraju. Brakuje mi kilku rzeczy, które mam nadzieję, że nie będą mi potrzebne na trasie, ale lepiej dmuchaj na zimne. Czy możesz mi pomóc? Co chcesz? Tkaninę, gaśnicę, apteczkę. Okej, załatwimy ci. Urama. A dzień dobry pani. Cześć, słyszałam, że sprzedajecie trochę rzeczy z drugiej ręki. Chodź. Chcę mieć swój własny mały warsztat, ale nie chcę wydawać fortuny na narzędzie i inne rzeczy. Mam nadzieję, że mogę na tobie polegać. No oczywiście, że możesz. Żelazo, olej, narzędzia ścienne. Okej, metalowa szafka. Dobrze, załatwi mi się takie rzeczy. Kardas. Zagadka. Skąd znacie... Inaczej. W jakiej grze popularnej, nie wiem czy już 20 lat temu, nie pamiętam dokładnie, jest Xardas. I kim był? Pamiętacie? Bo ja pamiętam. Hej ty, śmiertelniku. Jestem Xardas. Planuję stać się nieśmiertelny, ale muszę zbudować podziemny schron, aby rząd mnie nie znalazł. To ty foliarz, co? Dostarcz mi te rzeczy, a będę mógł podzielić się z tobą moją wiedzą. Okej, okay, stal, nafta, moduł. Dobra, załatwimy wam to wszystko. Czysta teoretycznego zarobku, tak? 12 ton prawie metali. Okej, okay, nieźle. Dobrze, kup. Tak. Dziękuję. No i bardzo ładnie. Stoi. Ok, my sobie podjedziemy jeszcze tam do chłopaków, którzy dają nam upgrade'y. Mamy sklep, tutaj mamy narzędzia, tak? Ok, czyli pierw do ciebie wstąpimy. Tyk. Pokaż mi, na co nas ewentualnie byłoby stać. Cześć. Tak, cześć. Albo co inaczej byśmy chcieli? Na pewno chcielibyśmy skrzynię z... Już mamy... Niekoniecznie. Chętnie chciałbym to wykupić. Czyli podnoszenie więcej przedmiotów, nie? Ale chyba już to mamy, co? Tak, mamy ten poziom. Tylko nie wiem, czy wykupiliśmy go tam u niego. Chętnie sobie mod niekoniecznie, bo już tylko zwiększa obrażenia. Chociaż wszystko zmienia, nie? Siłę. Chętnie, cyk. Palnik, chętnie, cyk. W sumie to też bardzo chętnie. Ale znacznie stać, nie? Zostało na 7 dolarów. Myślę, że teraz to zepsułem, ale nic nie szkodzi. Mogłem pierw tutaj podejść, co? Cześć. To mamy wszystko, okej. Okay. Tu czego nam by brakowało? Tylko i wyłącznie funduszy. No właśnie, i to jest to, co mówiłem, że zepsułem, nie? Próbujemy płynów więcej. Nie metali. Okej, okay, płyny i nie metale. A tutaj jest materiał wybuchowy, możemy kupić, nie? Gdyby nas było stać. Okej. Okay. To jedziemy zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Okej. Green Rex faktycznie. Okej,
Okej, zobaczmy jak to wygląda. W pierwszej kolejności może pozbieramy. Nie podniesiesz tego? No, już się bałem, chłopie. Cyk. Okej, ale w pierwszej kolejności pozbieramy to, co jest luzem. Bo to by mogło paść nas naszego sprzętu. Okej. W ogóle zobaczymy, może z tego co pozbieramy luzem, może się uda cyk uzbierać dla kontraktów, co? Też byłoby spoko. Drewno później. Tu jeszcze coś leży. Śmieci. Możemy dźwigać na tą chwilę jeszcze 80 kg. Okej, no to tak jest spokojnie. No i faktycznie, wiecie, już coś skoczyło. Metalowa szafka się pojawiła i materiały ścierne. Póki co sztuki jeden, ale zawsze coś. Cyk, bierz pralkę. Chyba to była pralka, nie suszarka, co? Nie, to nie jest nasze. O, półka, bierz, wszystko bierz. To jest olej? To chyba potrzebujemy, co? Cyk. Tu jest jeszcze coś. O, bierz ubikację. Też nie bierze po dwie rzeczy naraz, nie? Miło z jego strony. Cyk. Czy te drzwi można otworzyć? Nie, trzeba rozwalić, nie? Ale tak tutaj byliśmy z tej strony. Dobra, bo tam się gubić na tym małej przestrzeni. Idziemy piętro wyżej. To jest do odblokowania, przeniesienia pewnie górą, co? O, apteczka, bierz. I chodźmy piętro wyżej. Okej. Okay. To co? Bierzemy. Półka z narzędziami, tak? To była chyba. Mamy wszystko. O, krzesełko. Już nie masz miejsca? No, weź przestań. Tak, po czym ty idziesz po tej krawędzi? Kurczę, no prawie. Już chciałem powiedzieć, że jest dobry w skakaniu po... No, skupiłem ten mod, nie? Bardzo ładnie. No i spadłem. Też bardzo ładnie. Potrzebujemy znaleźć jeszcze jedną metalową szafkę. I tu pozwolisz mi tu przejść, pozwolisz mi tu, dziękuję, tu nic nie ma ciekawego, okej. Okay. Wiesz to oczywiście, że tak. Tyk. Jest otwarte, pięknie. Szafeczka, butle, propan, but, nie, znaczy nie propan, tylko pewnie tlen i cokolwiek innego. I azot, to... O! Gdzie się to wyrzucił? Oż ty mały. Damy radę? Damy radę. Pięknie. Wiesz. Krótki. O kurcz. Co tu się dzieje? To jest pod prądem, tak? Okej, czyli mamy coś nowego znowu. Rzucisz stąd? Prawie, nie? Później to posprzątamy. Okej, spodnie robocze. Szafki, znaczy stoły. Pan tak jeszcze dostać jakoś. Umiesz tak zrobić? Umiesz tak zrobić. Pięknie. To jest też widzę do zebrania dźwigiem. Okej. Okay. Okej. Uważaj, by cię nie pokopało prądem czasem. Ja to można chyba wyłączyć, co? O, pięknie. Dobrze, jest taka opcja. Zaraz tam do góry pójdziemy. Jeszcze nie skończyliśmy tutaj. Ej! Tu przejdź. Pięknie. Pięknie, zbieraj wszystko. To wszystko potrzebujemy. To jak najbardziej. Gaśnice, tak? Znowu jakieś opłyny. Dobrze, i zostało nam jeszcze chyba sam... O, jeszcze się tu znalazło coś. Ostatnie piętro nam zostało, czyli na dobrą sprawę... Tak. A myślałem, że metalowa szafka już padnie, nie?
Dobra, teraz jak się dostać do góry? Panie, tędy. Ale było blisko. Jeszcze raz, przepraszam. O, 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 o! Oż ty. Za którym razem się uda, nie? Może zrobimy to w ten sposób. Tyk. Przejdziesz tak. Chodź, nie? O, pięknie. Nie było do zabrania. Gdzie były schody na górę? Czekajcie. Jak się tam dostać? Dobre pytanie. Tak? O, dobry jesteś, gościu. Dobry jesteś. Dobra, tu byliśmy chyba, nie? Nie. Tak, tu są te rzeczy do zabrania przez dźwig. Metalowa szafka, szukaliśmy ciebie. Tutaj pozamykane. W sumie tam byliśmy, chyba. Tak, bo tu zamykaliśmy ten przepływ prądu, nie? To cyk. Okej. To ładnie się robi. Tu pozbieramy to wszystko i zaczynamy powoli rozbiórkę. Oj, spadłeś, gościu. Może nie za nisko. Robi się powoli ciemno. I sobie włączymy latareczkę. Cyk. Wiesz? Wiesz? Chyba się dało zabrać, bo już raz się zakręciłem. Chyba nie, co? Nie, nie dało się ciebie zabrać, okej. Okay. Jak stoimy z kontraktami? Cyk. Zostało żelazo, olej. Stal, nafta. O, jeden kontrakt już mamy gotowy, ale to jeszcze pozbierajmy, co się da. Zobaczmy teraz ciekawości. Na naszym dźwigu. Czy jesteś w stanie już coś ogarnąć dźwigiem? Co mu przeszkadza w tym, ten? O. O. Jeszcze coś się znalazło przypadkiem. Niko. Chciałbym tego zabrać. Żeby tego zabrać, to co? Muszę to tu rozebrać wszystko? No dobrze, no to będziemy rozbierać zaraz. Okej. Okay. Najpierw wyrzucimy to, co mam w ręce. Tyk. Wrzucisz? Pięknie. No to co? Lecimy z koksem, co? Co mu przeszkadza? Zniszczymy wszystko dookoła. Okay. Okay, pozbieraj, co się już da, żeby nam nie przeszkadzało. Nie wiem, jak to nazwać, ale czerpię jakąś satysfakcję z tej gry. Okej. Okay. Nie dorzucisz tyle, co?
Pewnie to jeszcze stanowczo za wcześnie, ale spróbujemy, czy zadziała nasz. Nie ten guzik, ten, ok. Na piące jest, nie? Jeszcze coś blokuje. No dobrze. To jedziemy z... O, właśnie z tobą. Tylko ta sianka wystarczy, co? Bo może by dosięgnął. Albo to poprawy te pięterko do zniszczenia. Zobaczymy, co zrobi po usunięciu tych drzwi. Okej. Okay. O, za ciężkie. Radę? No, zahaczysz, ok. Teraz. Za radę, pokaż. Jeszcze przeszkadza. No to ok, no to w takim razie niszczymy to wszystko. W takim razie leci cała ta konstrukcja. Przepuść mnie, przepuść mnie. No nie być taki. Dziękuję. Jak mi na twarz spadło. Okej, ała, ała, nie spadnie mi czasem, chłopie. No właśnie, no okej, okay, pozbierajmy to, co się da. Okej. Okay. Nie widzisz? O, nawet dał radę. Już za ciężkie, okej. Okay. Zdecydowanie chciałbym zwiększyć wagę, jaką jest w stanie nasz chłopek podnieść. Jak? Pięknie, czyli jedno mamy z głowy. Leci, leci. Pięknie. O, nie chciałem spaść. No, znowu nie, ale okej. Okay. Co? Leci? Pięknie. I ptaszek koło niego biega, co? Okej. Okay. Ja chyba ryby się nie męczę, sobie tu zrobię przejście, co? Ok, stol, drewno, trochę nafty wpadło, ok.
Okej, o to mi chodziło. Mam już jakieś przejście, nie? Jeszcze się od ciebie pozbędziemy. Jeszcze. Dziękuję. Okej, okay, teraz gdzie tu było znowu dojście do góry? Nie było, nie? Było takie śmieszne, o. Bo tu sobie posprzątać to, co leży luzem. Gdyby się udawało przerzucić cokolwiek, wiecie, dźwigiem, nie? Nie spadnij mi czasem, chłopie. Chłopie. Okay. I właśnie, posadziłem, nie? Jak zwykle. Jak ty to wyrzucił? Chodź tu. Pokaż mi, jak wygląda sytuacja teraz z tym. Nie ma szans, nie? Na dobrą sprawę. A pokażcie mi, co tutaj jeszcze jest do zabrania. Tylko to? Bo to jest jako całość, okej. Okay. To nieco musimy się dokopać do tego, nie? Element nie ma zniszczonych wszystkich konektorów, okej. Okay. Ale i tak do ciebie się nie dostaniemy, to za chwilę. Razem do ciebie dojdziemy. Już pozbieramy to, co tutaj leży. Ja tam chcę jakiś taki niby minimalny porządek zachować. Okej. Gdzieś coś? Wygląda na czysto, nie? Okej. Okay. To idziemy teraz te konektory tutaj zniszczyć. Cyk. Drugi. Trzeci. I czwarty. Okej, okay, pokaż teraz. Nie możesz dosięgnąć ładunku. Okej, okay, ale teraz mi gra pokazuje, co przeszkadza, nie? Czyli pozbędziemy się tego. Nie wiem, tak pokazywało wcześniej, czy ja nie zwróciłem uwagi. Nie szkodzi. Zrobimy tu mały porządek. Okej. Okej. O i to, okej, to już tam idę. Mowa o tym, nie? Osiągnę stąd? A, masz dobry zasięg tego tu? O, prawie. Okej, podejdź bliżej. Może się uda. Pięknie, a jednak musimy to zaszlifować. Znaczy przeciąć, przepraszam.
też pewnie będzie przeszkadzało, co? Ale pierw posprzątamy znowu. Tyk. O, to ciężkie nawet. Okej. Okay. Okej, okay, no to idziemy tą ściankę zniszczyć w takim razie. To jest o tobie mowa. Oj, przepraszam. Która to była? Uparta. Kurczę, ale... Zrobiliśmy to. O to chodziło, nie? Tak. Bahan Honga. Już to się tym zajmujemy. Też. Jeszcze coś? O. Miło. Idzie dźwig? Idzie dźwig, bardzo ładnie. Poczekamy, aż to zaniesie, bo my aż się ciekawi. Jest z elementu, okej, okay, no zaszedłem. My ciekawi, że on zabierze... Co w tym będzie, nie? Nam brakuje jeszcze już tylko jednego kontraktu, żelaza i oleju. A nie gdyby tutaj było. A na dobrą sprawę możemy poszukać. Mamy takie fajne... Dwą latarkę. Ja tak latarką chodziłem. Mamy takie fajne urządzenie, które też pokazuje nam, co jest z czego, nie? Stal stopowa, plastik. To jest plastik, tak? My potrzebujemy... Żelazo. Tu jest żelazo. Ja się męczyłem. Dawaj, niż parę tych i będziemy mieli kontakty z głowy. Nie? Ej, nie ten guzik, przepraszam. Okej, okay. Idziemy odstawić wszystkie kontrakty. A, nawet są światła. Zostawiłeś włączone? Pięknie. Niech akumulator cierpi. Cyk. Green Rex, kontrakty, proszę bardzo, załatwione, dziękuję. Urama, załatwione, dziękuję. Xardas, załatwione, dziękuję. Ok, mamy troszkę funduszy. Jak już mamy załadowany nasz samochód, pojedziemy do sortowni. Dwie tony nam na pace, także bardzo ładnie. Okej, okay. Jak to znowu było? Aha, tak, okej. Okay. No szybko! Ile? Jedno, okej, okay. No to jedno nie trafiliśmy, niech będzie, ukończ. Jeśli wyjdziesz bez... Co tam się teraz stało? Tego się chyba nie zauważyłem, co? Ale nieważne, mamy troszkę znowu funduszy. Może uda się zabrajdować na
naszą moc Nie ma się. dźwigania, co? Cześć, namaste. Pokaż mi. Pięknie. Już możemy 100 kg. Cyk. Dziękuję. Możemy 120? Cyk. Dziękuję. Możemy więcej? Biorę. Dziękuję bardzo. Mamy wszystko. Możemy. Ok. Palnik. Jesteśmy w stanie sobie zwiększyć? Nie, bo nam płynów brakuje. I na tą chwilę wszystko. To miło. Dziękuję panu. Miło się z panem robiło. Dobrze. Zastanówmy się teraz. Czy jest szansa zniszczenia, czy zabrania go w jakiś taki łatwiejszy sposób, żeby się nie męczyć ręcznie ze wszystkim? Jakie mamy elementy? Tu trzeba zniszczyć konektory. To spróbujemy to tak zrobić, tak? Żeby zniszczyć konektory, musimy się chyba tutaj dostać. Coś tak mi się wydaje. To my zrobimy tak. Niszczymy wszystko tu w tej linii. Nawet w tej linii, w tych dwóch liniach. Spróbujemy się dostać do tego miejsca. Spróbujmy, czy to ma sens. Pierwsze mam latarkę, bo nic nie widzę. Drugie, zbieraj to, co spadło. Teraz masz więcej miejsca w ręce, tak rozpoko. Okej. Okay. Hello, Kahan, he? Odkurzacz. Jeszcze coś. To trzeba zniszczyć, nie? Jak dobrze myślę. I powinien być drugi po drugiej stronie, co? Jest. Pięknie. Nie, trzeba to jeszcze zniszczyć, ale zobaczmy. Tak. Okej. Dobrze, jeszcze raz pokaż mi, które elementy. Musiałbym tak się do góry dostać, co? Żeby się do góry dostać, to może zniszczymy sobie tutaj przejście. Okej, od razu lepiej. O. Jak to było? Okej. Jeszcze raz pokaż. O i to, okej. Przejdziesz, nie przejdziesz, co? Zniszcz chociaż to jedno.
Dorzucisz stąd? Dorzucisz, świetnie. Prawie ci to wyszło. Troszkę mi się spadło, ale to przy okazji możemy to przerzucić tam, gdzie być powinno. A, mam jeszcze miejsce w ogóle. Tyk. Nie zostawiaj śmieci. Dobrze, co tu jeszcze było potrzebne do tego? Jak to już nie ma wszystkich konektorów, to gdzie jeszcze coś jest? Jeszcze to musimy zniszczyć, to na pewno. Jak działa linka? Gdzie ona w ogóle jest? 6. Cyk. O! O! Prawie, nie? Takie to dziwne trochę. Ale może i zrozumiałe. Ale kurczę, no, ta linka by się przydała być dłuższa, co? Okej. Da się tak z tej strony zrobić? Ach, miałem nadzieję, że spadnie wszystko, nie? Nic z tego. Okej, okay, teraz mi powiedzcie mi, gdzie są jeszcze konektory. Bo tu nie widzę. Chyba, że mowa jeszcze o tych, to też możemy je od razu cyknąć. Choć wątpię, by o nie chodziło. Mamy jeszcze coś do zabrania. O, kurde, tego nie widziałem. Bo nie zapamiętałem, że było. To musi być zniszczone. Miało być tak pięknie, nie?
Żeby to zabrało wszystko. A jednak musimy całą podłogę rozebrać. No dobra, rozbijemy całą podłogę i to wszystko spadnie, co? Tak to zrobimy. Ok, jesteśmy na etapie, gdzie mam troszkę podniszone dookoła też. Zdjąłem trochę podłogi. To teraz doróbmy resztę. Niszmy co się da. Zobaczymy, co się wszystko zawali, co? Okej. Okay. Aha, to musimy troszkę jeszcze do poprawić sytuację. Chętnie. Tu jest wszystko poniszczone. Tak, no to by wyglądało. To możemy to pozbierać, by nie przeszkadzało. Tutaj sytuacja wygląda. Okej, okay. Gdzie kwestia jeszcze przerzucenia. No, przerzuć, wyrzuć to. Rzucia i fierki w kilku miejscach, tak. To zróbmy to na szybko. Tyk. Myślałem, że wszystko leci, nie? Teraz co? Dotkniemy górę i zobaczymy, czy nam to wystarczy. Leci, leci. Aha, faktycznie poleciało, co? Okej. Okay. No i teraz pytanie jest, czy taki zestaw? Nie. Totalnie mordo się na ładunku. Czyli chcąc, nic nie chcąc, a gdybyśmy to tu jeszcze zniszczyli? Teraz dosięgnie ładunku. Dosięgnie. I teraz pytanie jest, czy on z tym wszystkim to zabierze? Próbujmy. Stracimy ten materiał, czy da radę? Chodź dźwig. Ale zanim tu doleci, jeszcze ja pozbieram to tutaj. Okej. Okay. Tak, żeby nic nie spadło. O, widzicie to? Czyli chcąc, nie chcąc, tak musimy zbierać. O, dobra, chciałem to puścić, wiecie. Ale spróbuję jeszcze inaczej na... Czy tyle materiału wypadło, nie? Spróbuję inaczej na tamtym podejście. Znaczy na tamtym elemencie, nie podejście. Tu. To postaram się zrobić najpierw tą stronę i zobaczymy, czy uda mi się cokolwiek więcej stąd jeszcze zdziałać. Ale na razie zajmę się sprzątaniem tego gruzowiska, ale to już was nie będę tym zanudzać. Także zobaczymy się, gdy tu już będzie czysto i będę miał obciachane tamtą stronę, może gotowe do wyrzucenia. Także do zobaczenia za parę chwil. Dla was to będzie sekundka. Mamy wysprzątaną tą całą stronę. Może coś gdzieś przeoczyłem, to jeszcze potem będę biegał na spokojnie. Ale przypomniało mi się, że mamy tu jeszcze jeden element do zabrania naszym dźwigiem. A taką ciekawostkę wam powiem. Jeśli byśmy zniszczyli podłogę, czy w ogóle zniszczyli ten element dookoła podtrzymujący tę maszynerię, to ona zostanie bezpowrotnie utracona. Także szkoda ją marnować. W pierwszej kolejności ją zabierzemy. A jak już dźwig z nią poleci, to coś wam jeszcze pokażę. Robiłem tak, robiłem tutaj czystkę, czyli przeciąłem wszystko wzdłuż tej ściany. Został jeden element.
zaraz się za niego zabierzemy, jak już poleci to urządzenie. Jest. Pięknie. Zrobię to inaczej. Tak. Zabierz to, by nie zawadzał. A teraz patrzcie na to. Mam nadzieję, że się uda, że nie pomyliłem nigdzie. No, uderz. Ale uparty. Patrzcie. O to chodziło, nie? Tylko dlaczego ta jedna została tutaj w powietrzu? Ja nie wiem. Chyba tu nie ma drabinki z tej strony, co? Nie, nie ma drabinki. Dlaczego to nie działa? Co tutaj się stało? A to linka nie dosięgnie, co? Nie, nie ma szans. A tutaj? Nie, ta linka też tak działa jak chce. Ale okej. Okay. Podejrzewam, jak polecimy z tą maszyny do góry, to zabierze, nie? Nie będę tak używał, bo wiemy, że to znowu nam zaśmieci. Tak, ja to znowu posprzątam i spotkamy się w momencie... A, wyłączę to. Spotkamy się w momencie, gdy będziemy już lecieli z ostatnią częścią do magazynu. To znowu do zobaczenia za parę chwil, dla was, dla sekundę. No to jesteśmy. Aż mnie ciekawi, czy padnie ten element. Okej. Okay. Popatrzmy. Zobaczcie, mamy po lewej na dole informację, że mamy prawie 10 ton na ciężarówce. Uzbierało tego trochę, co? Okay, lecisz tym dźwigiem, lecisz. Okej, zostało na tym. Ciekawe, czy spadnie teraz. Spadnie, oczywiście, że spadnie. Tyk. Ach, myślałem, że to w powietrzu złapie. Chyba mamy wszystko, przynajmniej tam mi się wydaje, że mamy wszystko. Gdzie się zostało, to już mówi się trudno. Idziemy zawieźć towar. Okej, okay. W magazynie mamy 1750 kg, pięknie. A czekaj, tu można coś podejrzeć, tak z ciekawości. A, tu jest taki bajer. O. Tu mamy maszyny niszczące ten cały towar, okej. Okay. Dobrze, teraz jedziemy sprzedać, przepraszam. Podzielić wszystko na odpowiednie osy. Mam nadzieję tym razem bez błędu. O, o. A jednak z błędem, nie? Trochę tego mamy. To 14 combo, trafione 126, jedno nietrafione. Można by sortować ponownie, ale z tym jednym nie będziemy się męczyli. Ukończ. Jeśli wyjdziesz bez sortowania nietrafionych, stracisz 50%. A czekajcie, to z ciekawości. Kurczę, nie ten guzik znowu wcisłem. Znowu nie ten guzik wcisłem, nie? Że widzę to, widzę z tej informacji. Dobrze, ale nieistotne. Idziemy teraz sprzedać, co mamy do sprzedania. Dalej mało tego po oleju, nie? To 58 kg. Cześć, panie. Tak, co chciałem powiedzieć. Trochę sprzedamy nie metali, nie za dużo, bo reszta można się przydać do upgrade'ów. Tak, 300 kg sprzedamy. I sprzedamy z 10 ton. Nawet 12 ton możemy sprzedać tego. Materiału, metalu. 251 zyskaliśmy. Tyk. Tak. Dziękuję. Podejdziemy do kolegi obok, bo to następny krok, nie? I kupimy od ciebie coś. Chciałbym od ciebie kupić to. Kurczę, drogie, nie?
Co? Nie, a to zostawię dopiero po zakupie nowego statku. Bo nie chciałbym, żeby się okazało, że nas po jesieni nie stać na ten statek, ale na no, dobrą sprawę moglibyśmy materiały jeszcze sprzedać kolejne, ale niech już tak będzie, jak i lecę. Tyk. W tej chwili pozbywamy się, pomujemy tego, tak. Okej, okay. Kolejnym statkiem myślę, zaczniemy w kolejnym odcinku, bo tak, chciałbym dalej grać ten tytuł, bo przyjemnie mi się rozbraja. Nie wiem, czy odcinki będą wychodziły regularnie, czy raz na jakiś czas, ze względu na dużo materiału do obrobienia. Ale to no, nie istotne w zasadzie. W każdym razie informacja dla Was, że będziemy grali, myślę, że będziemy grali dalej. Także dziękuję serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skończę 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Hej!